konferencji prasowej są przygotowania do kampanii prezydenckiej z udziałem pana posła Krzysztofa Bosaka i bardzo bym prosił pana posła o zabranie jako pierwszego głosu. Ja jeszcze pragnę przywitać swoich kolegów z Ruchu Narodowego, z partii Korwin, Łukasza Osparę z Ruchu Narodowego, Dawida Lewickiego z partii Korwin, a także wszystkich towarzyszących nam działaczy naszych środowisk skupionych w koalicji, Piotrka Burzawę, szefa Młodzieżowej Organizacji Partii Korwin. Dziękuję wszystkim Państwu, także dziennikarzom, za przybycie. Dzisiaj prawdopodobnie za chwilę zostaną zapowiedziane wybory prezydenckie. Jesteśmy tutaj po to, żeby zapowiedzieć udział w kampanii wyborczej prezydenckiej. Mnie jako kandydata Konfederacji doskonale Państwo wiedzą, że rozstrzygnęliśmy te prawybory w Konfederacji i jesteśmy w etapie właśnie kończącym się etapie prekampanii. Oficjalna inauguracja kampanii prezydenckiej nastąpi w piątek o godzinie 13 w Warszawie, natomiast dzisiaj tutaj w Kielcach to zapowiadamy. Wygląda na to, że może być to bardzo ciekawa kampania ze względu na to, że niewielu kandydatów stanie do wyborów prezydenckich. Będziemy przedstawiać skład komitetu wyborczego. To, co mogę już w tej chwili powiedzieć, to, że pełnomocnikiem wyborczym będzie Witold Tumanowicz, doświadczony kolega z poprzednich naszych kampanii w Konfederacji. Rzecznikiem kampanii wyborczej będzie Anna Bryłka. Jest to także ukłon w kierunku kobiet. Chcemy właśnie zawalczyć o elektorat kobiecy, ponieważ dotychczas 2/3 naszych wyborców to byli mężczyźni i bardzo się z tego cieszymy. Natomiast pragniemy w tej kampanii przekonać także panie do siebie. Następna sprawa, o której warto wspomnieć, to szef sztabu. Szefem sztabu będzie Paweł Usiądek, człowiek, który więcej pracował w biznesie niż w polityce, z zawodu analityk finansowy, człowiek, który zarządzał dużymi zespołami ludzi i będzie nam pomagał także w tej kampanii wyborczej zarządzać ludźmi, którzy będą pracować. W piątek także w Warszawie przedstawimy logo kampanii wyborczej, taką szatę graficzną, która będzie nam towarzyszyć przez najbliższe miesiące. Będzie, można powiedzieć, nowa odsłona na kampanii wyborczej względem tego, co się działo dotychczas w okresie tej prekampanii. Chciałbym też skierować apel do moich kontrkandydatów, aby wszyscy stanęli do debat, aby nie powtarzać błędów z poprzednich wyborów prezydenckich, kiedy to urzędujący wówczas prezydent Komorowski takich debat unikał i przegrał. Uważamy, że na tym polegają wybory, na tym polega demokracja, żeby zaprezentować w sposób uczciwy i możliwie najszerszy swoje przekonania. Ja do takich debat już stawałem wcześniej. Nie odmawiam prawie żadnych, jeżeli tylko kalendarz na to pozwala, zaproszeń do mediów. Na przykład dzisiaj dostałem zaproszenie tutaj do audycji o godzinie 16 w oddziale TVP i będę, jeżeli dostałbym inne zaproszenia, to zawsze je przyjmuję, odzwaniam. Mamy już zaproszenie do 4 tematycznych debat z RMF. Jako pierwsza stacja właśnie radiowa RMF zaprosiła kandydatów na prezydenta do takich debat. Zobaczymy, jeszcze nie mamy podanych terminów. No i liczymy na to oczywiście, że duże telewizje komercyjne na głównych antenach zrobią debaty, do których stanie także pani Kidawa-Błońska, bo tam także ze sztabu pani Kidawy są sygnały, że może być unikanie debaty. Uważamy, że to się wyborcom należy, żeby mogli spokojnie porównać poglądy i programy wszystkich kandydatów. Moja kampania wyborcza oczywiście będzie opierać się na 3 filarach, na których się opiera Konfederacja, to znaczy na działaczach partii Korwin, Ruchu Narodowego i Korony Grzegorza Brauna. Wszystkie te środowiska mają swoje specyfiki i swój przekaz, który w mojej kampanii już jest uwzględniany. Przypomnę moją pierwszą obietnicę wyborczą, a więc, że nie podpiszę podwyżek podatków dla Polaków, ani podwyżek żadnych danin. Przypomnijmy, że według wyliczeń naszych ekspertów prezydent Andrzej Duda w ciągu 5 lat swojej kadencji podpisał aż 30 różnych ustaw podnoszących różnego rodzaju opłaty, podatki, daniny Polakom lub zmieniających sposób naliczania podatków na niekorzyść, tak żeby ostatecznie głębiej wydrenować nasze kieszenie. Uważamy, że 12 lat tej polityki podwyższania wszelkiego rodzaju opłat i podatków to naprawdę wystarczy i czas na jakąś zmianę w tym zakresie. Będę także oczywiście deklarował
nasze poglądy w innych sprawach, te dwa inne filary, o których tu warto wspomnieć, Korona, partia konserwatywna, tradycjonalistyczna, a więc obrona wartości tradycyjnych. Tutaj też ze strony głównego pretendenta, pana prezydenta Andrzeja Dudy, pojawiło się dziwne zawahanie, jakieś puszczanie oka do lobby LGBT, chwalenie się, że jakieś rozpatrywałby ustępstwa w tym zakresie. Ja mogę jasno zadeklarować, że w sprawach obrony konserwatywnych wartości ze strony mojej, jak i wszystkich osób, z którymi współpracujemy, żadnej takiej pokusy nie ma, żeby za cenę iluzorycznych zysków w kampanii wyborczej zapowiadać ustępstwa. Nie tędy droga, nie tak powinien prezentować się kandydat reprezentujący środowiska konserwatywne. Trzeci filar, no to oczywiście Ruch Narodowy, z którego sam się wywodzę, a więc obrona niepodległego, suwerennego państwa polskiego przed wpływami zewnętrznymi, szczególnie z Unii Europejskiej. Widzimy to bardzo wyraźnie, że te wszystkie rzeczy, przed którymi ostrzegaliśmy przez lata, że na przykład Unia Europejska będzie ingerować w naszą suwerenność, to się zmaterializowało. Zagrożenia, które lekkomyślnie, podpisując traktat lizboński, polscy politycy zlekceważyli. W tej chwili widzimy, że te zagrożenia były zupełnie realne, że nawet z bardzo ogólnych przepisów traktatu lizbońskiego, na przykład o praworządności, można wywodzić tak daleko idące działania, jak stwierdzanie, że niektóre instytucje państwa polskiego powołane legalnie przez Sejm przyjętą ustawą nie istnieją. Dokładnie z taką sytuacją mamy w tej chwili w kontekście Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, gdzie jeden z sędziów polskich stwierdza, że jego zdaniem w interpretacji prawa unijnego ta instytucja nie istnieje. No więc okazuje się, że w tej chwili to Unia Europejska będzie określać, które instytucje naszego państwa istnieją, a które nie istnieją. To jest niebezpieczne, to jest po prostu niebezpieczne. Tak więc, proszę Państwa, jak wspomniałem, trzy środowiska, trzy filary programowe, szerszy program będziemy prezentować. Pracujemy w tej chwili też nad zbudowaniem komitetu honorowego różnych autorytetów, osób, które popierają mnie jako kandydata do urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. Wierzę w dobry wynik od innych kontrkandydatów. Różni nas w tej chwili wedle sondaży zaledwie kilka punktów procentowych, a kampania dopiero się zaczyna. Uważam, że mamy wszelkie szanse po temu, żeby przegonić innych kontrkandydatów. No i będziemy walczyć. Mamy wiarę w zwycięstwo, mamy chęć do pracy, będziemy o to walczyć. Chciałbym teraz poprosić o głos Dawida Lewickiego, który również powie kilka słów o tym, czym różni się nasze podejście od właśnie wszystkich innych sił politycznych. Zgadza się. Szanowni Państwo, Konfederacja powstała ponad rok temu jako to porozumienie środowisk wolnościowych, narodowych, konserwatywnych i przez ten rok pokazaliśmy, że inna polityka naprawdę jest możliwa, że ta lepsza polityka, czego takim chyba najlepszym dowodem była nasza ostatnia kampania prawyborcza, gdzie wyłoniliśmy właśnie Krzysztofa Bosaka jako naszego kandydata na prezydenta, gdzie kilka tysięcy ludzi wzięło udział i czynnie zaangażowało się w to działanie, jest tym najlepszym dowodem na to, że Konfederacja pokazuje właściwy kierunek. I my jako politycy Konfederacji nie tylko chcemy prowadzić propagandę, jak to robią politycy partii głównego nurtu, tylko my chcemy edukować także Polaków. I dzisiaj taka pierwsza mała lekcja, lekcja ekonomii. Często ludzie myślą, że zarabiają tylko 3,5 tysiąca złotych, na przykład na rękę zarabia tyle, powiedzmy, mężczyzna w Kielcach, a jego żona zarabia 2,5 tysiąca na rękę. Tylko mało kto wie, że tak naprawdę państwo już na samym starcie zabiera tej rodzinie 4 tysiące złotych. Później jedziemy na stację benzynową, tankujemy samochód, płacimy za paliwo przykładowo 200 zł. No i ktoś wychodzi z tym rachunkiem, cholera, ten chciwy przedsiębiorca, chciwy właściciel stacji zgarnął od nas 200. No i to jest oczywiście nieprawda, już nie wnikam w to, że około połowa stacji to są stacje państwowe, ale ten chciwy przedsiębiorca według konsumenta zabrał nam tylko kilkanaście, może kilkadziesiąt groszy od litra paliwa. Czyli z tych 200 zł ten przedsiębiorca zarobił powiedzmy około 8-10 zł, a państwo zarobiło około 100. Więc kto tu jest chciwy? My chcemy zwrócić uwagę Polakom na to, aby wiedzieli, że mogą sami się utrzymywać, że jak jesteśmy dumnym, wielkim narodem, potrafimy sami pracować. Pokazujemy to poza granicami kraju, gdzie wykazujemy się ogromną przedsiębiorczością i pracowitością. Nie potrzebujemy państwa, które będzie rodzinie w podatkach zabierać około 5, 6, a nawet więcej tysięcy złotych, a później stosować różnego rodzaju jałmużny i oddawać nam z wielką pompą 500 czy 1000 zł. My uważamy, że sami się potrafimy gospodarować i gdyby podatki były przynajmniej o połowę niższe, ZUS dobrowolny, o czym mówiliśmy wczoraj w Sejmie,
to Polacy mogliby wreszcie stanąć do równej walki z innymi narodami europejskimi, a nawet spokojnie ich przegonić. Oczywiście nie pozwoli na to zgraja polityków, bo oni muszą się z tego utrzymywać, oni muszą utrzymywać swoją szajkę i z tego żyć. No a my uważamy, że oni się powinni wreszcie wziąć za uczciwą robotę, a nie siedzieć tylko w parlamencie, nie siedzieć w urzędach, nie tworzyć kolejnych stołków i z tego żyć. Dlatego my jako partia Korwin popieramy jak najbardziej naszego kandydata Krzysztofa Bosaka, który jest kandydatem merytorycznym, świetnie przygotowanym do debat i kandydatem, który jedynym, który tak naprawdę realizuje postulaty wolnościowo-konserwatywne i narodowe wśród tych, którzy się pojawili. Jest to jedyny kandydat, który nie ma jakiegoś zaplecza medialnego i to jest pewien problem, ale liczymy na rzetelną dyskusję także w mediach, które Państwo reprezentujecie. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiemy. Bo już mamy datę, 10 maja. Wtedy odbędą się wybory prezydenckie. Zaskoczenie? Wszyscy spekulowaliśmy, że w pierwszych dniach maja będą wybory prezydenckie, więc zaskoczenia tutaj nie ma. Ale to jakąś, nie wiem, data lepsza czy gorsza w porównaniu z tymi dwoma poprzednimi, innymi, które też były brane pod uwagę? Ja myślę, że to, co w tej chwili przed nami, to przede wszystkim intensywny czas, który zacznie się właściwie dzisiaj, jutro, na zbiórkę podpisów. Musimy zebrać 100 tysięcy podpisów. Przewidywaliśmy od dłuższego czasu, że podobnie jak w zeszłym roku przy okazji wyborów Prawo i Sprawiedliwość zechce wykorzystać swoją dominującą pozycję na scenie politycznej po to, żeby skracać czas na zbiórkę podpisów i tym samym zmniejszyć liczbę ewentualnych kontrkandydatów. Wierzę, że nasze struktury, wierzę, że nasi sympatycy pomogą nam w zebraniu 100 tysięcy podpisów i poradzimy sobie z tym sprawnie. Przypomnę, że w ostatnich wyborach, kiedy zbieraliśmy podpisy, Konfederacja zebrała podpisy o kilka godzin szybciej niż taka duża partia jak Platforma Obywatelska. O kilka godzin szybciej otrzymaliśmy status Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego, a więc zarejestrowaliśmy niezbędną liczbę okręgów. Przystępujemy do zbiórki, będzie na to nieco ponad miesiąc. To jest krótki czas, wbrew pozorom, na zebranie 100 tysięcy podpisów, dlatego już w tej chwili apeluję do wszystkich naszych sympatyków, do których dotrze nagranie tego naszego tutaj spotkania na rynku w Kielcach, o zaangażowanie i pomoc. Szczególnie, że jeszcze trwa zima, trudno się zbiera podpisy przy zimnej pogodzie na zewnątrz, więc tym więcej dla nas znaczy pomoc sympatyków, którzy dzięki zaangażowaniu rodziny, przyjaciół, swoich kontaktów towarzyskich mogą nam pomóc te podpisy zebrać, a jak tylko je zbierzemy, od razu wejdziemy już w taką pełnowymiarową kampanię prezydencką. Chciałabym zapytać, panie pośle, jak teraz będzie wyglądała ta kampania, czy jak gdyby ona teraz ruszy pełną parą? No, od momentu zarejestrowania komitetów możemy oficjalnie prowadzić kampanię wyborczą, więc my już dokumenty do rejestracji komitetu mieliśmy w Warszawie przygotowane od wielu dni, czekając na moment ogłoszenia wyborów. Myślę, że jeżeli dzisiaj wybory zostały ogłoszone, to również dzisiaj nasze dokumenty zostaną złożone i tym samym nasza kampania prezydencka oficjalnie rusza. To się wiąże oczywiście też z elementem finansowym. Jak Państwo wiedzą, Konfederacja jest zarejestrowaną partią polityczną, która wystartowała w wyborach i uzyskała prawo do finansowania z subwencji budżetowej. Natomiast komplikacja, która przed nami stoi, jest taka, że subwencja budżetowa, pierwsze transze mają wpłynąć dopiero w kwietniu, a więc tuż przed wyborami, co oznacza, że po raz kolejny jesteśmy w tym naszym pozornie demokratycznym systemie z taką niby to równą rywalizacją skazani na to, że z partiami dysponującymi dziesiątkami milionów złotych będziemy rywalizować za składki, które otrzymamy od darczyńców. Głównie mogę tu zdradzić tajemnicę z poprzednich kampanii, że głównym filarem to są małe darowizny rzędu 30 zł, 50 czy 100 zł. Także też już z góry apeluję do sympatyków, już w tej chwili udostępniamy dane w internecie, ponieważ jako partia polityczna mamy prawo takie darowizny zbierać cały czas i jak tylko powstanie komitet wyborczy, oczywiście będziemy odpowiednio korygować te apele o wpłaty i już apeluję, żeby pomóc nam sfinansować tą kampanię wyborczą. Staramy się też cały czas o kredyt na kampanię wyborczą. Prawo właśnie o funkcjonowaniu partii dopuszcza wzięcie przez partię kredytów. Natomiast na razie żaden duży bank takiego kredytu nie zdecydował nam się przyznać. To też jest interesująca ciekawostka na temat sposobu działania systemu politycznego w Polsce. A sztaby wyborcze są gotowe? Nasz sztab wyborczy jest gotowy, nasz sztab wyborczy już pracuje, natomiast w imieniu innych komitetów nie będę się wypowiadał i komentował, bo po prostu jesteśmy skupieni na swojej pracy.
Panie pośle, czy w związku z kampanią możemy liczyć na to, że częściej będzie się Pan w województwie świętokrzyskim pojawiał w Kielcach niż dotychczas? Na pewno zorganizujemy w Kielcach spotkanie z wyborcami, konwencję. Dzisiaj także będziemy oglądać lokale. Mamy wytypowane 3 lokale, w których planuję otworzyć biuro poselskie w Kielcach, więc zaraz tutaj po spotkaniu z Państwa jedziemy z Łukaszem, z Dawidem obejrzeć te propozycje, które zostały tutaj wyszukane przez działaczy w porozumieniu też z administratorami lokali miejskich. No i oczywiście jak najbardziej będę się starał łączyć obowiązki poselskie z kampanią prezydencką i oczywiście jest naturalne, że będzie to trudne ze względu na to, że w tej chwili struktury wszystkich naszych organizacji w całym kraju chciałyby zorganizować spotkania z moim udziałem, a media w Warszawie chciałyby mieć mnie u siebie w studiu, żebym tam dyskutował z innymi politykami, tak jak wczoraj przez ponad godzinę o podpisaniu przez prezydenta ustawy o właśnie sądownictwie dyskutowałem w studiu Polsat News, czy kilka dni wcześniej uczestniczyłem, miałem zaszczyt jako właśnie reprezentant Konfederacji uczestniczyć w konsultacjach w tej sprawie u pana prezydenta Andrzeja Dudy. Także tych obowiązków jest bardzo dużo, natomiast sądzę, że sobie z nimi poradzę ze względu na wsparcie tutaj kolegów ze świętokrzyskich struktur i ze względu też na doświadczenie, którym już dysponuję. Przypomnę, że to nie są dla mnie pierwsze wybory prezydenckie. Również w poprzednich 5 lat temu uczestniczyłem jako współorganizator kampanii i też jakby i wieczorów wyborczych i różnego rodzaju obowiązków, które się z tym wiązały. Wielosuje coś jeszcze przed wyborami? Uda się otworzyć? Jak dzisiaj zapadnie decyzja w sprawie wyboru lokalu, to myślę, że nawet jeszcze w lutym. Liczę na to. W piątek o 13 w Warszawie jest uroczysta inauguracja? Gdzie? Tak, w piątek o godzinie 13 w Studiu Skandal. Studio Skandal się nazywa miejsce, które wynajęliśmy na tą inaugurację przy ulicy Sienkiewicza 4. Wydarzenie ma charakter zamknięty tylko dla zaproszonych gości. Oczywiście media są zaproszone. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.